Cześć pracy. Dawno nie było shorta, nie? Proszę bardzo, temat jak znalazł na short, czyli frezowanie krawędzi i szczególnie jeśli chodzi o narożniki. Robię zbliżenie, będziecie wiedzieć o czym mówię. Wiadomo, włókna idą tutaj w tą stronę, frez kręci się w tą stronę, czyli wchodząc tutaj, na samym końcu, jest duże prawdopodobieństwo, że ta końcówka po prostu to będzie wyrwana, nie? Więc po pierwsze jedziemy najpierw tą krawędź, a dopiero później tą. Jadąc w tą stronę nie ma problemu z wyrywaniem, no bo wzdłuż włókien nie będzie wyrywało. I wtedy mamy tutaj już to sfrezowane, więc kiedy będę szedł w tą stronę, tutaj tego narożnika już nie będzie i to zapobiegnie wyrwaniu, no bo nie będzie po prostu miało czego wyrywać. Ale jeszcze druga rzecz. Chodzi o ten narożnik. Wchodzę tutaj frezem i teraz tak, wejście z tej strony w ten narożnik, jeśli nie chcę sfrezować tej krawędzi, nie jest takie proste, ponieważ no trzeba byłoby idealnie trafić łożyskiem, żeby zacząć pracę i jechać w tą stronę. Jest też na to metoda, czyli rozpoczynam frezowanie, słuchajcie, nie od narożnika, tylko troszeczkę dalej. I jadę w tą stronę, czyli tak, najpierw tu, później wchodzę właśnie tym frezem nie od narożnika, tylko troszkę dalej. Jadę w tą stronę i tutaj zostanie dosłownie ułamek materiału i wtedy frezuję współbieżnie, czyli jadę w tą stronę. Tego materiału zostanie tutaj tak mało, że nie będzie w stanie pociągnąć frezu bardzo mocno. Jeśli bym zostawił, na przykład jeśli bym wszedł frezem tutaj i zaczął jechać w tą stronę, to po prostu szarpnie mi frezem i będzie próbował mi wyrwać to z ręki, no bo będę jechał współbieżnie, a jedziemy przeciwbieżnie. Więc, tak jak mówię, zostawiam koniec materiału po to, żeby materiał nie pociągnął frezu. Jedziemy? Zobaczcie. Czyli najpierw tu. Jest gotowe. Teraz nie od samego końca jadę w tą stronę. Jest, tutaj zostawiłem i teraz współbieżnie jedziemy to tutaj na koniec. Tada. Tu bez wyrwania i tutaj nienaruszona ta krawędź, bo tak ma być. Tyle na dzisiaj. Proste i łatwe, nie? Jak wszystkie shorty w domu drewno. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.